Dziękuję, panie profesorze. Szanowni państwo, tu rozmawiamy o projekcie 2678. Liczymy na to, że za tydzień wreszcie zostanie uchwalony. Nie do końca wiemy, w jakiej postaci. Do tego musi być przygotowane oprogramowanie. Kierownik, który zajmuje się tym oprogramowaniem, jest z nami na sali, więc nam powie, czy zostanie to uruchomione do tego rozporządzenia. I wszyscy się zastanawiamy, czy w ogóle to zadziała. Proszę państwa, w rzeczywistości nasz polski ustawodawca nie ma żadnej innej alternatywy. Jesteśmy w Unii Europejskiej. W zeszłym tygodniu pani komisarz Bieńkowska przedstawiła projekty dotyczące cyfryzacji Europy, między innymi jednolity rynek praw autorskich, nowe rozporządzenia mające bezpośrednie zastosowanie w prawie państw członkowskich, w tym Polskie. Proszę państwa, jeden z ważniejszych, w szczególności w zakresie i egzekucji, ale także przede wszystkim państwa bankowców oraz tych podmiotów dużych, jak chociażby telekomy, gdzie podpisywane są umowy, zawierane są umowy, gdzie jest wymagana forma pisemna, gdzie jest wymagany podpis. Zmieni się wszystko, proszę państwa, w przyszłym roku, kiedy wchodzi rozporządzenie eIDAS dotyczące identyfikacji podmiotów w systemach teleinformatycznych. Rozporządzenie wejdzie, czy nam się podoba, czy też nie, czy będziemy przygotowani, czy też nie. Będzie miał olbrzymi wpływ na prawo wspólnotowe, bardzo poważny wpływ na prawo polskie, a także na kwestię identyfikacji podmiotów. Proszę państwa, no, obowiązuje to rozporządzenie wprost przed jakimikolwiek naszymi polskimi ustawami. Czyli, proszę państwa, tutaj mamy ujednolicenie prawa. Unia Europejska aktualnie wchodzi na poziom już rozporządzeń. Proszę zwrócić uwagę, że coraz to mniej mamy dyrektyw, w szczególności w zakresie cyfryzacji, gdzie był do tej pory problem w różnych implementacjach tychże regulacji. Tu mamy rozporządzenie jednolicie obowiązujące wszędzie. Pojawiają się całkowicie nowe, jednolite narzędzia w całej Unii Europejskiej. I proszę państwa, to, o czym do tej pory tylko mówiono, czyli wdrożenie agendy cyfrowej, staje się ciałem, a termin to jest 1 lipca 2016. W rzeczywistości, proszę państwa, my już nie mamy kompletnie czasu. Mamy maj 2015, przygotowanie, wdrożenie, uruchomienie systemów. Już nie mówię o tym, że budżet powinien być na to przygotowany. To jest właściwie najbliższe 13-14 miesięcy, właściwie ostatni moment, ażeby się do tego wszystkiego przygotować. Jaki będzie miał wpływ rozporządzenie eIDAS na prawo polskie? Proszę państwa, na wszystkie gałęzie. Na prawo administracyjne, na prawo prywatne, cywilne, handlowe, na prawo karne, prawo finansowe, na postępowania, wszystkie trzy. Administracyjne, cywilne oraz karne, proszę państwa, na prawo pracy. Zostają zmienione bardzo poważne elementy. Bezpośrednio wpływ na stosowanie prawa, nowe definicje będą, nowe usługi się pojawiają, no i pojawia się konieczność zmian legislacyjnych. Tak, jest bardzo pilnie potrzebna zmiana legislacyjna. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnego projektu ustawy, która byłaby ustawą około rozporządzenia. Z tego, co wiem, poważnych prac nie ma, a kalendarz, tak już wcześniej mówiłem w pierwszym panelu, kalendarz polityczny wygląda tak, że do lipca przyszłego roku najprawdopodobniej taki akt nie zostanie wprowadzony, czyli będziemy mieli, proszę państwa, obowiązywanie wprost, bez żadnych aktów dookoła. Po pierwsze, wprowadza się trzy rodzaje podpisów elektronicznych. Będzie zwykły podpis elektroniczny, przy czym on już będzie miał inną definicję, niż miał dotychczas. Pojawi nam się zaawansowany podpis elektroniczny, którego w Polsce nie mieliśmy. To jest, proszę państwa, pomiędzy zwykłym podpisem i pomiędzy kwalifikowanym. Oraz pojawi się kwalifikowany podpis elektroniczny. To jest nasz dzisiejszy bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany, ważny, kwalifikowany certyfikatem. Ja się bardzo cieszę, że wreszcie ustawodawca nazwa to kwalifikowany podpis elektroniczny. Szanowni państwo, pooglądajcie sobie przepisy swoje branżowe. W wielu miejscach polski ustawodawca użył zwrotu bezpieczny podpis elektroniczny, zapominając, że trzeba jeszcze dodać na przykład certyfikat, a to wiele zmienia. Poważna zmiana będzie polegała także na tym, iż od 1 lipca 2016 roku kwalifikowany podpis elektroniczny będzie mógł opierać się tylko i wyłącznie o oprogramowanie. Dzisiaj jest to oprogramowanie oraz urządzenie, bo jest łącznik lub w definicji. Natomiast w następnym, proszę państwa, będzie możliwość, gdzie tylko i wyłącznie będzie to program bez urządzenia, czyli urządzenie będzie mogło być samo oprogramowanie. Natomiast dla mnie rewolucyjnym, ale to naprawdę rewolucyjnym i to jest z pewną premedytacją wprowadzone przez Unię Europejską, jest artykuł 25 ust. 2 rozporządzenia.
Do tej pory orzeczenia zarówno w administracyjne, sądów administracyjnych, jak i sądów prywatnych opierały się na tym, że równoważność podpisów nie dotyczy formy, bo rzeczywiście regulacja z artykułu 5 ustawy o podpisie elektronicznym była dosyć nietrafiona, w konsekwencji czego no, wszyscy ortodoksi konserwatywno-celulozowi, którzy tylko chcieli znaleźć coś, ażeby nie uznać równoważności tych podpisów, proszę Państwa, od N lat na stu podnosili, że to nie jest równoważność form i nie dopuszczano chociażby na gruncie KPC do składania pism drogą elektroniczną. Nowelizacja i nowy przepis będzie brzmiał. Przepraszam, brzmi, a wejdzie 1 lipca. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek równoważny podpisowi własnoręcznemu. Co to oznacza? Proszę Państwa, oznacza to, że od 1 lipca tam, gdzie jest dzisiaj wymagany podpis własnoręczny, niezależnie czy dla czynności procesowych, czy dla zachowania formy, czy dla jakichkolwiek innych, będziemy w całej Europie mogli używać kwalifikowany podpis elektroniczny. One są sobie równoważne, jeden zastępuje drugi. Dzięki temu, proszę Państwa, na podstawie dzisiejszych naszych przepisów 1 lipca 2016 roku będzie można używać wszędzie kwalifikowany podpis elektroniczny. Ja ministerstwu już zapowiadałem, zresztą przy obiedzie jeszcze widziałem pana wiceministra Hajduka, się pojawił na chwileczkę, też mu przypomniałem, że ja z ostatniego czerwca na 1 lipca będę pierwszy, który w tym kraju, chociaż słyszałem, że kilka osób chce mnie wyprzedzić, będę pierwszy, który w tym kraju, niezależnie od tego, czy będzie elektroniczne biuro podawcze, czy też nie, złożę pozew w postaci elektronicznej, używając do tego kwalifikowany podpis elektroniczny. Proszę Państwa, tutaj jest wyśmienita publikacja wydana przez Kurendę z konferencji, która dokładnie odbija się w tej sali jesienią zeszłego roku, gdzie między innymi także o tym pisze, że te zmiana tychże przepisów rozporządzenia będzie miało wpływ na stosowanie aktualnie naszych przepisów. Proszę Państwa, no, ten przepis nie daje żadnej alternatywy innej interpretacji, chociaż w ministerstwie też już słyszałem opinię, że no nie będzie się to stosowało do polskiego prawa. Ja się całkowicie z tym nie zgadzam. Proszę Państwa, pojawia się nowe narzędzie. Pieczęć elektroniczna. My w Polsce uwielbiamy pieczątki. Jesteśmy krajem, który ma duży sentyment do pieczęci. No i ostatnio nawet u notariuszy słyszałem, że bardzo narzekają, że coraz to częściej w tej postaci elektronicznej nie będą mieli tych, że pieczęci. Ustawodawca europejski wprowadza pieczęć elektroniczną. Ja tutaj z profesorem Gołaczyńskim z 10 lat temu popełniliśmy taką wprawkę intelektualną w Monitorze Polskim właśnie na temat pieczęci, czy nie należałoby jej wprowadzić. Proszę Państwa, właśnie Unia to wprowadziła. Nie do końca jestem przekonany, że przeczytali w Komisji Europejskiej nasz artykuł, ale proszę Państwa, myślę, że podobne myślenie było. Czym się ona będzie różniła od podpisu elektronicznego? Proszę Państwa, to jest dokładnie to samo narzędzie. Technologicznie to jest to samo. Tyle, że jak podpis elektroniczny i jego wersje zaawansowane, kwalifikowane są przyporządkowane do osoby fizycznej, tak pieczęć elektroniczna ma być do innych podmiotów, aniżeli osoba fizyczna, ażeby ten podmiot mógł być identyfikowany. To jest to, co właśnie uwielbiamy. Pieczątki, pieczątki, pieczątki w postaci elektronicznej, proszę Państwa, one także będą mogły być nadawane. Tylko, że proszę Państwa, mamy już poważny problem. Otóż mamy problem dotyczący reprezentacji, organów, domniemań dotyczących oświadczeń, wykorzystania tej pieczęci, bo pieczęć elektroniczna została wprowadzona w rozporządzeniu jako narzędzie, natomiast ze względów na to, że były duże rozbieżności w krajach członkowskich, nie ustalono, jakie będą skutki i do czego ma służyć. To każde państwo musi samodzielnie zrobić, więc może się okazać, że 1 lipca będziemy mieli narzędzie, jakim jest pieczęć elektroniczna, a nie będziemy wiedzieli, do czego powinna być używana. Ja nie ukrywam, że widzę mnóstwo zastosowań i olbrzymie oszczędności czy administracji, dla sądownictwa, gdzie można byłoby zamienić w wielu miejscach podpis na pieczęć. Bardzo, ale to bardzo ważna nowa usługa. Proszę Państwa, usługa rejestrowanych doręczeń elektronicznych. Cóż to takiego? Proszę Państwa, w XXI wieku my opieramy się wszyscy, w szczególności sądownictwo, a także jej egzekucja,
na archaicznym sposobie komunikowania się ze społeczeństwem, to znaczy na listach poleconych, takich drukowanych na drukarkach, papierze. Proszę Państwa, ja tego typu dostaję listy tylko wyłącznie, jeżeli chodzi o PIT-y i tylko wyłącznie z urzędów i z sądów, natomiast jakakolwiek inna korespondencja jest w pełni elektroniczna. Unia Europejska wprowadza, przepraszam za kolokwializm, ale to najlepiej wytłumaczy, listy polecone elektroniczne. Mało tego, wprowadza się, proszę Państwa, przepis, gdzie sąd nie będzie miał prawa podnosić zarzutu, że nie zostało skutecznie doręczone pismo, jeżeli zostało ono doręczone właśnie jako usługa rejestrowanych doręczeń elektronicznych. Czyli jednym słowem 1 lipca, proszę Państwa, będziemy mogli doręczać w tenże sposób ze skutkami prawnymi, mającymi wpływ oczywiście i na egzekucję, i na KPC. Tutaj należy, proszę Państwa, także pamiętać o tym, że my mamy elektroniczne poświadczenie odbioru, które było przez pana profesora i przez zespół pana profesora wprowadzane ostatnimi laty. Od 1 stycznia obydwa podmioty, zarówno InPost, jak i Poczta Polska uruchomią właśnie kwestię elektronicznego poświadczenia odbioru. Przy czym znowu, proszę Państwa, w dniu dzisiejszym Państwo powinniście już teraz integrować systemy z systemami pocztowymi, zewnętrznymi oraz systemami, interfejsami sądowymi, żeby 1 stycznia ewentualnie móc z tego skorzystać. Proszę Państwa, to jest zaledwie 6-7 miesięcy. Czyli swój system z systemem sądowym, systemem komorniczym, systemami poczty, systemami InPostu, to jest bardzo mało czasu. Natomiast no, te możliwości rozporządzenie daje. Proszę Państwa, o doręczeniach w postaci elektronicznej już pan doktor Uliasz wcześniej mówił. Natomiast proszę popatrzeć, że w pewnym zakresie mamy rozwiązania w tym naszym projekcie dotyczących eIDAS-u. Natomiast one nie są w rzeczywistości w pełni. Te zmiany już były dzisiaj omawiane. Natomiast nie powiedziano także wyraźnie, że proszę Państwa, poprzez między innymi trzynastkę komornik będzie mógł śmiało korzystać z elektronicznego biura podawczego, będzie mógł jak najbardziej na tym pracować, a także myślę, że warto się mocno zastanowić nad właśnie tym doręczeniem elektronicznym rejestrowanym, w szczególności dla podmiotów profesjonalnych, czyli ja już wyobrażam sobie całkowitą taką komunikację na poziomie bank i komornik, właśnie chociażby i EPO i te doręczenia elektroniczne synchronizowane z pominięciem całkowicie papieru. Tak, proszę Państwa, pozostałe przepisy, one już były dzisiaj omówione, mi zostały 2 czy 3 minuty. Konkluzja moja jest następująca. Czy chcemy, czy nie chcemy, 1 lipca będziemy świętowali zmianę w cyfryzacji w naszym kraju. Albo ze względu na rozporządzenie eIDAS, do którego trzeba się przygotować, ci z Państwa i te podmioty, i te banki, i te instytucje, które się przygotują do tego, myślę, że mogą wiele zwojować i zmienić na rynku. W każdym razie 1 lipca 2016 roku zmieni się rynek i doręczeń, i obiegu dokumentów, i składania pism w postaci elektronicznej do jakiejkolwiek instytucji. Proszę Państwa, i to jest jednolite w całej Unii Europejskiej. I z przykrością trzeba też powiedzieć, że polski ustawodawca jak zwykle zaspał i jak zwykle nie przygotował pewnych narzędzi. Na szczęście tutaj tych narzędzi aż tak dużo nie jest potrzebnych, bo rozporządzenie to w dużej mierze wypełnia, ale proszę Państwa, ale no, prace legislacyjne byłyby pilne i przydatne. Natomiast idealnym rozwiązaniem byłoby połączenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego własnoręcznego. I powiem Państwu, ku memu zdumieniu takie urządzenie istnieje, miałem okazję tydzień temu się nim bawić. I ku mojemu jeszcze większemu zdumieniu, po przygotowaniu ekspertyzy i opinii wyszło mi na to, że jest to podpis własnoręczny składany na dokumencie elektronicznym, łącznie z elementami grafologicznymi takimi jak siła nacisku, kąt nachylenia, szybkość pisania, etc. I pomimo, że chciałem udowodnić w opinii, że to nie jest podpis własnoręczny, musiałem przekonać się do swoich poglądów, że jednak tym podpisem jest. I pytanie, czy to czasem nie będzie rozwiązaniem na nasze bolączki i takie nielubienie tego kwalifikowanego podpisu. Proszę Państwa, nowy nadchodzi, niezależnie od druku 2678. Ja przyznaję szczerze, że powolutku druk 2678 już mnie męczy, ale mam nadzieję, zresztą chyba nie tylko mnie, ale z profesorem Głaczyńskim w czasie przerwy ustaliliśmy, że już więcej nie będziemy o tym projekcie nigdy więcej mówili na konferencjach. Także to Państwu oświadczam, kończąc swój wykład. Dziękuję.